Dzisiaj Żydzi chcą Jezusa zabić, bo uzdrowił w szabat, klasyka, ale nadto nazwał Boga swoim ojcem. Dla nich to jest nie do pomyślenia, że Bóg może być ojcem, tatusiem. Dla nich Bóg jest odległy, niedostępny. My również, pomimo tego, że mamy objawienie i wiemy, że Bóg jest ojcem, to możemy niewłaściwie go postrzegać. Obyśmy nigdy nie patrzyli na Boga Ojca przez pryzmat naszych ziemskich ojców, nawet tych najlepszych. Może z tego wyjść wielka karykatura. Bóg jest tym, który ożywia, jak słyszymy. Bóg jest tym, który pragnie naszego życia. Jezus powie takie zdanie, że ci, którzy przylgną do tej prawdy, to przechodzą od razu ze śmierci do życia, nie idą na sąd. To jest bardzo ważne. Pomyślmy, jesteśmy zbrodniarzami, idziemy pod sąd. Wiemy, że nam należy się dożywocie. Ktoś przychodzi i mówi, jesteś niewinny. I robimy wtedy wielkie oczy. Taki jest Pan Bóg, który pragnie naszego życia, jest najlepszym tatusiem.